We wtorek 18 grudnia po raz 10 wręczony został kryształowy opolski topór, nagroda burmistrza Opola Lubelskiego dla najbardziej aktywnego społecznie przedsiębiorcy z terenu gminy Opole Lubelskie. Uroczystość odbyła się w Opolskim Centrum Kultury, a poprowadzili ją Aneta Bartmińska i Łukasz Król. Zanim wręczono nagrodę główną opolski topór, Stowarzyszenie Owocne Inwestycje kolejny raz przyznało swoje wyróżnienie Laur Przedsiębiorczości. Tym razem trafił on do gospodarstwa agroturystycznego Sadyba Rozalin Mirosława Gołosia. Od ubiegłego roku burmistrz Opola Lubelskiego wręcza też nagrodę dla społecznika roku. Został nim instruktor Opolskiego Centrum Kultury Sławomir Ignatowski. Nagrodę przyznano za całokształt wieloletnich działań sportowych na rzecz społeczności gminy Opole Lubelskie. Laureatem tegorocznego kryształowego opolskiego topora została piekarnia cukiernia Smaga z Opola Lubelskiego. Wyróżnienia powędrowały do firm Geomax, JW Komputer oraz Jak Zadole. To firmy, które w minionym roku najbardziej aktywnie wspierały opolskie szkoły i organizację imprez kulturalnych, pomagając im zarówno finansowo, jak i rzeczowo. Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim podziękowania przedsiębiorcom za ich działalność, na naszym terenie, wspieranie samorządu Opola Lubelskiego w wielu wydarzeniach, imprezach kulturalnych, szkolnych i za to chcieliśmy dzisiaj podziękować i odznaczyć tych, którzy nas przez ten ostatni rok wspierali najbardziej. Uroczystość zakończył recital duetu Katarzyna Wrona i Paweł Januszek.